Cześć wszystkim, z tej strony Serawi. Dzisiaj podjęłam takie małe wyzwanie, polegające na tym, żeby zaprojektować i zanimować postać. Także zapraszam do oglądania. Ogólnie skąd wziął się pomysł? Jakby wziął się stąd, że znowu miałam zadanie na plastykę. Ostatnimi czasy widzicie dużo moich projektów szkolnych, a to dlatego, że na tyle mi się podobają, że dochodzę do wniosku, że... Za dużo mówię, że... Dochodzę do wniosku, że po prostu całkiem fajnie można by je zrealizować na filmie i wkładam wtedy w nie dodatkowe prace i staram się, żeby w miarę ciekawie wychodziły. Praca na plastykę polega dokładnie na tym, żeby zaprojektować postać, zrobić grafiki referencyjne i narysować kilka klatek animacji, choć ja to rozszerzyłam do całej animacji 13 chyba klatkowej. Wiem, że normalnie powinno być 12 na sekundę, ale tak mi po prostu wyszło. Dziwnie to liczyłam, nawet nie wiem w sumie jak. I jaką postać postanowiłam narysować? Wyszła mi panda. Ogólnie pierwszy zamysł był taki, żeby narysować misia pirata. Nie pytajcie skąd. Spęciłam się chwilę i nie wiedziałam co narysować i taki pomysł po prostu padł z zewnętrznego źródła. Potem stwierdziłam, że całkiem fajnie mogłoby to wyglądać, gdyby to była panda. Dlaczego? Ponieważ jak wiecie, pandy mają te takie czarne otoczki wokół oczu. I stwierdziłam, że śmiesznym gagiem wizualnym mogłoby być na przykład w animacji, gdyby panda otwierała oczy i się okazuje, że to, co jest niby opaską, to tak naprawdę jest po prostu też plama wokół oka z takim śmiesznym paskiem. Nie mam zielonego pojęcia, jakby to miało działać, ale stwierdziłem, że może całkiem fajnie wyglądać w odniesieniu do pirata. Widzicie tutaj, że projektowałam dużo różnych figur postaci. Chodziło mi mniej więcej o to, żeby były jak najbardziej różniące się od siebie sylwetki. Testowałam różne stroje, od jakichś kapitanów, po majtków. Były też stroje bardziej inspirowane może jakimiś kreskówkami. Tam widzicie też kapelusz kapitana Haka z Piotrusia Pana Disneyowskiego. Testowałam też parę takich bardziej wschodnich projektów pirackich, ale stwierdziłam, że nie będą jakby wystarczająco rozpoznawalne. Ostatecznie najbardziej do gustu przypadł mi końcowy z 9 szkiców i włączyłam w niego jeszcze parę poprzednich pomysłów i tak mniej więcej wyszło mi połączenie, które tutaj widzicie. Wydaje mi się, że postać ma dość czytelną jakby figurę. Przynajmniej mam taką nadzieję. Według mnie jest całkiem w porządku. Oczywiście, jeżeli chodzi o inspirację, to w sumie szukałam sobie różnych projektów postaci i... Cóż, ciężko było uniknąć inspiracji Kung Fu Pandą, natomiast bardzo mi na tym zależało, żeby model postaci wyglądał zupełnie inaczej, to znaczy mam na myśli kształt i anatomię. Chciałam zrealizować w troszkę inny sposób, żeby jakby to faktycznie wyglądało jak zupełnie inna postać, zupełnie innym stylem. Poza tym miałam ochotę narysować coś troszeczkę bardziej skomplikowanego, ponieważ miałam kilka fajnych pomysłów, jak to zrealizować, ale ostatecznie stwierdziłam, że muszę się trzymać bardzo prostego designu, no oczywiście na potrzeby animacji. Takie było odgórne założenie. Na samej lekcji testowałam też parę innych postaci, no i niestety za żadnym razem nie byłam w stanie się powstrzymać przed dodaniem kolejnych detali. Spodziewam się, że prawdopodobnie zobaczycie kiedyś, jak dopracowuję tamte postacie, bo tak czy siak bardzo mi się podobają, ale mimo wszystko tym razem skupiłam się na czymś prostszym i taki właśnie wyszedł mi z tego pomysł. Możecie też w sumie zauważyć, w jaki sposób ja szkicuję i nakładam kolory, jeżeli nie robię pełnej ilustracji z czegoś. Ponieważ mam w zwyczaju robić po prostu taki bardzo prosty cel shading i w sumie tutaj to zastosowałam. Drugim z 3 etapów pracy miało być stworzenie karty referencyjnej, czyli w tym przypadku no, była to postać z przodu, z boku i z tyłu. To jak rysowałam z przodu, nagrałam sobie, znaczy sobie nie nagrałam i zrobiłam to poza kamerą. Z takiego prostego względu, że po prostu chciałam sobie potestować jeszcze kilka rzeczy i dosyć dziwnie to wyglądało, jak się przełączałam pomiędzy kilkoma oknami. Kolejne elementy już nagrałam, stwierdziłam, że może być całkiem fajnie.
Możecie też zauważyć, że na początku nie naszkicowałam przy widoku z boku ręki postaci. To dlatego, że jakoś strasznie dziwnie mi się z nią pracowało, kompletnie nie mogłam ogarnąć ogólnego kształtu. W ogóle nie planowałam jej tam dodawać, ale później stwierdziłam, że nie wiem, wypada może. Projekt z tyłu wyglądał o wiele prościej, z takiego prostego względu, że mogłam sobie po prostu odbić w poziomie widok z przodu i troszeczkę go pozmieniać. Dzięki temu jednocześnie byłam wierna jakby oryginałowi i ułatwiłam sobie pracę. Okazało się, że postać, którą stworzyłam, była bardzo dobra do animacji, przynajmniej według mnie. Stworzyłam sobie taki bardzo prościutki zarys, jak mają wyglądać poszczególne klatki, przynajmniej te kluszowe. Miałam dwa podejścia do tego, żeby za drugim razem troszeczkę wzmocnić te pozy, żeby były troszkę bardziej, troszkę lepiej reprezentujące poszczególne etapy. Później wszystkie elementy wydrukowałam i przekalkowałam na papier, ponieważ finalny projekt muszę oddać tym razem na papierze. Zrobiłam to też poza kamerą, ponieważ no, w sumie było to rysowanie po raz kolejny tego samego. Tutaj natomiast możecie zobaczyć, że przerysowuję sobie każdą kolejną klatkę animacji. Ogólnie pomysł był taki, że chciałam się troszeczkę zainspirować tym takim klasycznym sposobem animacji, polegającym na sprawdzaniu i odsłanianiu klatki. Oczywiście miałam do tego podkładkę LED-ową, która bardzo ułatwiła mi sprawę, ale przyznam, że ostatnio troszeczkę sobie oglądałam różnych materiałów na temat tego, jak powstawała animacja z Cupheada, takiej bardzo fajnej gry. I naprawdę mnie kusiło, żeby całą animację narysować faktycznie fizycznie na kartkach, choćby i bym miała tyle dodatkowych ułatwień. Ponadto samą postać uprościłam sobie jeszcze troszeczkę na potrzeby tych paru klatek. Możecie zauważyć, że nie dodałam wzoru na czapce i pominęłam też chyba guziki, czy cokolwiek to jest przy kamizelce. Chyba więcej rzeczy nie zapomniałam. Znaczy zapomniałam, w sumie to było celowe, można powiedzieć. Mogłam to zasadniczo potem dodać, ale jakoś, no nie wiem. Ciężko by było troszkę mi utrzymać jakby pozycję wszystkich poszczególnych elementów. W ogóle zastanawia mnie to, że spotkałam się z wieloma osobami, które zakładają, że ja faktycznie zrozumiałam na temat animacji. W rzeczywistości, pomimo tego, że sporo elementów na moim kanale jest animowanych, ja o animacji, szczególnie takiej tradycyjnej, nie mam zielonego pojęcia. Znaczy, oglądałam sobie troszeczkę tutoriali, tak? Ale jakby nigdy nie robiłam takiej faktycznej, tradycyjnej animacji klatka po klatce. I w sumie to, co teraz widzicie, to jest jedno z moich pierwszych takich faktycznych podejść do choćby sekundowego filmiku. Także cóż, możecie zobaczyć moje wybitne zmagania. Nagrałam tak w ogóle tylko połowę rysowanych klatek, ponieważ później pomiędzy nimi dorysowałam jeszcze drugą połowę, żeby troszkę bardziej płynna była ta animacja. Starałam się zastosować to, co pamiętałam z tych tutoriali, które oglądałam. One tam gdzieś na YouTubie były, nawet nie pamiętam. W sumie nudziło mi się kiedyś, więc stwierdziłam, że to może być ciekawa rzecz do obejrzenia. Natomiast nie było to nic jakiegoś profesjonalnego, a ja po prostu starałam się tego trzymać. Także jestem bardzo ciekawa, co w ogóle o tym sądzicie. I czy chcielibyście ewentualnie zobaczyć kilka innych podobnych projektów w przyszłości, bo w sumie całkiem ciekawie się bawiłam i myślę, że mogłabym jeszcze kiedyś spróbować coś w tym stylu zorganizować. Tymczasem wideo dobiega już końca, także ja zostawiam Was z końcówką nagrania, wyzwaniem tygodnia i pa pa! Witam w wyzwaniu tygodnia, gdzie co tydzień podrzucam Wam nowy, dziwny pomysł na rysunek. A dzisiejszy temat brzmi... Mysz jadąca na rowerze z sterowymi kołami. Jeżeli będziecie chcieli wziąć udział w wyzwaniu, prześlijcie swoją pracę na sarawistudio.wyzwanie@gmail.com.
Nie zapomnijcie się podpisać. Pozdrawiam. Dzięki za dotrwanie do końca. Jeżeli film Wam się spodobał, zapraszam do subskrypcji kanału, gdzie co tydzień w piątek publikuję nowe filmy. Zerknijcie też na mojego bloga sarawistudio.pl, wrzucam tam dodatkowe materiały, szkice i rysunki w pełnej rozdzielczości. Na dziś to wszystko, do następnego razu, pa pa!